Dziennik Imara. 4. rok wojny. Dzień 121. Zniszczenie miasta Ateos. Wczoraj widziałem coś, czego nigdy nie zapomnę. Widziałem, jak nasze największe miasto Ateos, które jeszcze niedawno było symbolem nadziei i oporu, zostało zrównane z ziemią przez Ezariona. W jego centrum wylądował jeden z jego wiatrowców, ale tym razem nie przywoził ludzi. Ani nawet broni, którą moglibyśmy zrozumieć. Przywiózł coś, co przypominało... Ja nie wiem, jak to nazwać. Kryształowy rdzeń otoczony metalowymi pierścieniami, które obracały się w niesamowitym tempie. Przez chwilę wszystko wydawało się normalne. Tylko niski, pulsujący dźwięk rozchodził się po mieście. Ale potem ziemia zaczęła drżeć, a powietrze zrobiło się gęste i gorące. Ludzie biegali w panice, a ja próbowałem wyciągnąć Alara z miejsca, gdzie się ukrył. Zanim zdążyłem go dosięgnąć, niebo rozdarło się na pół. Światło było tak jasne, że wydawało się, jakby czas zatrzymał się na chwilę. A potem przeszła fala uderzeniowa. Fala, która zmiotła wszystko na swojej drodze. Kamienne budynki, stalowe konstrukcje, ludzi. Wszystko obróciło się w pył. Kryształ w urządzeniu Ezariona wybuchł z mocą, którą mogę porównać jedynie do słońca. Gdy fala dotarła do nas, poczułem, jak żar przepala powietrze. Jakby samo istnienie trawiło się od wewnątrz. Uciekliśmy, kryjąc się w starych podziemiach, gdzie ledwo zdołaliśmy przeżyć. Kiedy wyszliśmy na powierzchnię, Ateos już nie istniało. Miasto, które było domem dla tysięcy ludzi, stało się płaskim, pustym krajobrazem, a na jego miejscu pozostał tylko wypalony krater. Ziemia wyglądała jak szkło, jakby stopiona przez żar, którego nie można sobie wyobrazić. Nie potrafię opisać tego, co czuję. To, co widziałem, było zbyt wielkie, zbyt przerażające. Czy to tak wygląda koniec świata? Ezarion nazwał to oczyszczeniem. Mówił, że to jedyny sposób, by zbudować nową przyszłość. Ale ja? Ja widzę tylko śmierć. Dzień 143. Upadek Katalionu. Katalion, stolica naszego regionu, padł dzisiaj. Było to jedno z ostatnich miejsc, które stawiało opór wobec Ezariona. Kiedy jego wojska weszły do miasta, wiedzieliśmy, że nie ma dla nas ratunku. Użył tej samej broni, którą widziałem w Ateos. Ludzie, którzy uciekali z miasta, mówili, że w powietrzu unosił się dziwny zapach. Coś między spalonym metalem a ozonem. A potem znowu to samo światło. Jednak tym razem broń była większa, potężniejsza. Fala uderzeniowa dotarła do nas z odległości wielu kilometrów, zmuszając nas do ukrycia się w jaskiniach, gdzie siedzieliśmy w ciemnościach, słuchając, jak świat na powierzchni zmienia się w chaos. To, co kiedyś było miastem pełnym życia, teraz jest tylko kraterem pełnym dymiących ruin. Część ludzi zginęła natychmiast, a ci, którzy przeżyli, krzyczeli z bólu, gdy ich ciała dotykały rozgrzanej ziemi. Czy to jest to, co Ezarion miał na myśli, mówiąc o przyszłości? Co za przyszłość można zbudować na popiołach i szklistych ruinach? Dzień 200. Ucieczka z doliny. Nie jesteśmy już bezpieczni nawet w naszych kryjówkach. Ezarion wysłał drony, które przeszukują teren, eliminując każdego, kto jeszcze oddycha. Mają wbudowane czujniki ciepła. Potrafią wykrywać ruch z dużych odległości. Lyra została ranna, gdy próbowaliśmy przedostać się na południe w kierunku obozów ocalałych. Przyszedł moment, kiedy musiałem nosić ją na plecach, a Alar pomagał mi w niekończącej się wędrówce przez wypalone lasy. W dolinie, która kiedyś była naszym domem, zostało tylko kilka budynków, które ledwo stoją. Wszystko inne zniknęło, jakby nigdy nie istniało. Nawet rzeka, która dawała nam życie, wyschła, zamieniając się w martwą pustynię, pełną popękanej, przepalonej ziemi. Lyra trzyma się przy życiu, ale wiem, że z każdym dniem słabnie.
Alar dorósł w ciągu tych kilku miesięcy bardziej, niż kiedykolwiek mogłem sobie wyobrazić. W jego oczach nie ma już dziecięcej ciekawości. Jest tylko determinacja i gniew. Mówi, że jeśli przeżyjemy, będzie walczył z Ezarionem do samego końca. Dzień 245. Zostaliśmy garstką. Nie wiem, ilu nas jeszcze zostało. Nie spotkaliśmy żadnych innych ludzi od ponad miesiąca. To miejsce, które kiedyś było pełne śmiechu i dźwięków życia, jest teraz ciche, przerażająco ciche. Ziemia wydaje się umierać razem z nami. Drzewa, które przetrwały początkowe fale uderzeniowe, teraz obumierają, a niebo jest zawsze zakryte grubą warstwą dymu. Nie widzieliśmy słońca od tygodni. Ostatni raz, kiedy usłyszeliśmy sygnał od ocalałych, była to wiadomość pełna desperacji. Nie mamy gdzie uciekać. Ezarion, a potem tylko szum i cisza, która trwała przez wiele dni. Myślę, że i oni padli ofiarą tego szaleństwa. Ezarion wygrał. Jego wojska patrolują wypalone ziemie, a wiatrowce przecinają czarne niebo jak cienie. Słyszałem kiedyś, że pracował nad bronią zdolną do zmiany klimatu, ale teraz wydaje się, że jego jedynym celem było zniszczenie wszystkiego, co istniało wcześniej. Może naprawdę wierzy, że może zacząć od nowa, że może stworzyć świat na swoich zasadach, ale nie ma już świata do odbudowy. Pozostali tylko nieliczni, jak my, którzy kryją się w cieniu, próbując przeżyć jeszcze jeden dzień. Widzę, jak Lyra zamyka oczy na dłużej niż zwykle. Jak Alar patrzy w dal, szukając czegoś, co mogłoby dać mu nadzieję. A ja? Ja nie wiem, jak długo jeszcze będę w stanie pisać. Ezarion zniszczył naszą cywilizację, tak jak obiecał. Ale ja obiecuję sobie jedno. Jeśli choćby jedno z moich słów przetrwa, może kiedyś ktoś dowie się, co naprawdę się tutaj wydarzyło. Może zrozumie, że świat, który budował Ezarion, był zbudowany na krwi i popiołach. Przebudzenie tajemnicy. Anna Nowak siedziała w półmroku swojego biura, otoczona stertą starych dokumentów i zwojów, które przetrwały tysiące lat. Była późna noc, a ciszę przerywało jedynie delikatne brzęczenie jej laptopa, na którym wyświetlała skany starożytnych tekstów. W małym pomieszczeniu, pełnym kurzu i zapachu starych książek, czuła się, jakby wnikała w głąb czasu, odkrywając tajemnice, które powinny pozostać ukryte. To wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej, kiedy jej zespół natrafił na coś, czego żaden z nich się nie spodziewał. Tajemniczy krater na pustyni Gobi, ukryty przed wzrokiem współczesnych map i satelitów. Był on głęboką blizną w krajobrazie, jakby ziemia tam została rozerwana przez siłę, której nie mogli zrozumieć. Początkowo sądzili, że to pozostałość po meteorycie, ale badania szybko wykazały, że ściany krateru były zeszklone, jakby wypalone przez żar, którego nie mogła wywołać sama natura. Anna spędzała długie godziny analizując próbki skał i raporty. Skany z laboratorium wykazały obecność niezwykłych pierwiastków, które wskazywały na zastosowanie zaawansowanej technologii. Technologii, która według ich wiedzy nie mogła istnieć w czasach prehistorycznych. W miarę jak odkrywali więcej, ich zespół natrafił na resztki budowli pod piaskiem. Fundamenty murów, kamienne schody prowadzące donikąd i fragmenty metalowych konstrukcji, które przypominały bardziej urządzenia niż pozostałości po prostych domostwach. Kiedy pewnego wieczoru przeglądała kolejne skany, jej uwagę przyciągnął szczególny symbol. Splot trzech kręgów otaczających centralny punkt, wyryty na jednej z metalowych płyt. Symbol był wyraźnie starożytny, ale zarazem obcy. Jakby pochodził z cywilizacji, której nie znała żadna historia. Nie wiedziała jeszcze, że ten znak miał kluczowe znaczenie, prowadząc do tajemnic, znacznie głębszych niż tylko zapomniana cywilizacja. Od tamtego dnia coś w jej życiu się zmieniło. W ciągu kilku dni zaczęły pojawiać się dziwne wiadomości, anonimowe, bez nadawcy, zawierające ostrzeżenia. Zostaw to. Nie wiesz, na co się natknęłaś.
Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. Anna starała się ignorować te groźby, ale im bardziej zagłębiała się w swoje badania, tym więcej pojawiało się niewyjaśnionych zjawisk. Raz zauważyła, że ktoś śledził ją, gdy wracała do swojego mieszkania. Innym razem znalazła przekopane dokumenty, które pozostawiła w muzeum. Zamiast jednak się przestraszyć, poczuła narastającą w niej fascynację. Dlaczego komuś tak bardzo zależało na tym, aby ukryć prawdę o starożytnym kraterze? Co kryły te ruiny, że ktoś był gotów ryzykować, by je utrzymać w tajemnicy? Anna wiedziała, że nie może się teraz cofnąć. Zaczęła zbierać wszelkie informacje na temat tajemniczych symboli i dziwnych inskrypcji. Przeprowadziła własne śledztwo, przeglądając stare teksty o mitologii, starożytnych legendach i opowieściach o ludziach z gwiazd, którzy mieli pojawiać się na niebie w przeszłości. Odkryła wzmianki o dawnych kataklizmach, które zniszczyły wielkie miasta, o tajemniczych bogach, którzy przekazywali ludziom wiedzę o gwiazdach i o tym, jak budować pierwsze cywilizacje. Anna czuła, że stoi na progu wielkiego odkrycia. Odkrycia, które mogło zmienić nie tylko jej karierę, ale i sposób, w jaki ludzkość patrzy na swoją przeszłość. Ale coś w jej sercu podpowiadało jej, że to odkrycie mogło być też niebezpieczne. Że za starożytnymi ruinami kryły się siły, które wolałyby, aby przeszłość pozostała zapomniana. W jej umyśle zaczęło kiełkować pytanie, które nie dawało jej spokoju. Co, jeśli ta starożytna cywilizacja, którą odkryła, nie zniknęła przypadkiem? Co, jeśli ktoś lub coś miało wpływ na jej upadek? Odkrycie prawdziwych władców. Anna wpatrywała się w dokumenty, przeglądając kolejne skany i zdjęcia z wykopalisk. Wciąż wracała myślami do symbolu, który odkryła na metalowych tablicach w kraterze na pustyni Gobi. Wydał się jej znajomy, choć nie potrafiła sobie przypomnieć, skąd mogła go kojarzyć. Czuła, że odpowiedź była gdzieś w zasięgu ręki, ale wciąż wymykała się jej zrozumieniu. Pewnego wieczoru natrafiła na stary manuskrypt w zbiorach jednej z zapomnianych bibliotek na obrzeżach Londynu. Dokument pochodził z czasów, gdy średniowieczni mnisi przepisywali i tłumaczyli dawne teksty, próbując zachować wiedzę, która wymykała się spisanym przez Kościół dogmatom. Był to zbiór tłumaczeń starożytnych mitów i legend, a w jednym z nich, na marginesach, znalazła słowa, które zmroziły jej krew. Ludzie, którzy przybyli z gwiazd, uczą nas, jak budować miasta, jak kierować wodą i rozdzielać ziemię. Ale w mroku kryją się inni, którzy szepczą do władców i księży, którzy obiecują im władzę, jeśli oddadzą im swoje dusze. Przez kilka dni po tym odkryciu Anna nie mogła zasnąć. Dokument mówił o dwóch siłach, które miały wpływ na rozwój ludzkości. Jedni nazywani byli zwiastunami światła, którzy mieli przynieść ludziom wiedzę i pomagać im w rozwoju, a drudzy byli cieniami nocy, istotami, które rzekomo miały przybyć po wielkiej katastrofie i zaczęły manipulować władcami i ich ludami. Zaczęło do niej docierać, że te stare opowieści mogły być echem czegoś, co działo się naprawdę. Zaczęła przekopywać się przez inne teksty, łącząc wzmianki o starożytnych bogach z wydarzeniami historycznymi. Odkryła teksty o doradcach i mędrcach, którzy pojawiali się na dworach największych imperiów w historii. Od starożytnego Egiptu, przez Persję, aż po Rzym. Wszędzie tam, gdzie ludzie osiągali nowe szczyty rozwoju, zawsze pojawiała się tajemnicza postać lub grupa, która wpływała na decyzje władców. W jednym z bardziej szczegółowych zapisów z czasów Cesarstwa Rzymskiego wspomniano o ludziach z cienia, którzy mieli dostęp do wiedzy, jakiej nikt inny nie posiadał. Zwolna zaczęło do niej docierać, że ci cienie nocy nie byli mitologicznymi istotami, ale ludźmi. Ludźmi, którzy przetrwali upadek starożytnej cywilizacji. Wszystko zaczęło się łączyć. To oni mogli stać za nieustannym rozwojem i upadkiem wielkich imperiów, sterując wydarzeniami z ukrycia.
Mieli wiedzę, która pochodziła z czasów sprzed katastrofy, a ich celem było nie tylko utrzymanie władzy, ale i kontrolowanie rozwoju całej ludzkości, aby nigdy nie osiągnęła niezależności. Kiedy analizowała te teksty, zaczęła zauważać, jak różne epizody historyczne nabierają nowego znaczenia. Wojny i rewolucje, które kiedyś wydawały się naturalnymi wybuchami konfliktów, teraz zdawały się być częścią większego planu. Przypominała sobie, jak historia zawsze podkreślała nieustanny cykl wznoszenia się i upadku imperiów. Grecja, Rzym, potem Imperium Mongolskie, a w końcu Europę i Amerykę. Wydawało się, że za każdym razem, kiedy ludzkość zbliżała się do przełomu, pojawiał się ktoś, kto kierował jej losami w innym kierunku. Spotkanie z nieznanym. Kolejna noc była szczególnie trudna. Anna, pełna niepokoju, zamknęła się w swoim biurze, próbując złożyć w całość wszystkie znalezione fragmenty. Podczas przeglądania jednego z dokumentów, który przemyciła z wykopalisk, natrafiła na wzmiankę o starożytnych bramach między wymiarami. Technologii, która miała pozwalać na przemieszczanie się między odległymi miejscami na Ziemi w mgnieniu oka. Była to tylko wzmianka, ale to wystarczyło, by Anna zrozumiała, że starożytni nie tylko potrafili budować wielkie miasta i tworzyć zaawansowaną broń, ale także opanowali coś, co współczesna nauka dopiero zaczynała rozumieć. Wszystko zaczęło się jej mieszać. Czy te bramy mogły być odpowiedzialne za pojawianie się legend o tajemniczych istotach i bogach z nieba? Czy to, co ludzie uważali za cud, mogło być jedynie zaawansowaną technologią z przeszłości? Odpowiedzi szukała na starych mapach, które zdobyła od dawnego kolegi z uniwersytetu, mającego dostęp do zasobów niejawnych archiwów. Na jednej z map znajdowała się lokalizacja tajemniczej bazy na dnie oceanu, która, według zapisów, miała ukrywać artefakty sprzed upadku cywilizacji. Miejsce to nazywano Głosem Ciszy, sugerując, że w tamtym miejscu technologia dawno zapomnianych ludzi nadal wysyłała sygnały w przestrzeń. Anna wiedziała, że musiała połączyć te wątki. Ale każdy krok przybliżał ją do granicy, za którą mogła spotkać jedynie ciemność. Wiedziała, że im bliżej prawdy, tym większe ryzyko. Miała jednak przeczucie, że jeśli dotrze do sedna tej tajemnicy, może zrozumieć, co naprawdę kierowało losami świata przez tysiąclecia i kto stał za każdym władcą, imperium i rewolucją. Kiedy wreszcie odłożyła ostatni dokument, siedziała w ciemności, a na jej biurku leżały zwoje i mapy, które mogły zburzyć dotychczasową wizję historii. Zrozumiała, że świat, który znała, był tylko cieniem prawdziwej rzeczywistości, skrywanym przez tych, którzy nigdy nie opuścili cienia. Tajemnicza historia. Anna siedziała w swoim biurze, otoczona stertą starych dokumentów i fotografii starożytnych artefaktów. Na biurku leżała otwarta księga, której strony były pożółkłe od czasu, a w powietrzu unosił się zapach kurzu i starych papierów. Z każdą chwilą, gdy przesuwała palcem po tekstach, jej umysł coraz bardziej zagłębiał się w starożytne zapisy. Odkrycie krateru na pustyni Gobi okazało się jedynie początkiem. Im więcej badała, tym więcej pytań rodziło się w jej głowie, a odpowiedzi, które znajdowała, układały się w mroczny i złożony obraz. Pewnego wieczoru natknęła się na stary manuskrypt pochodzący z XIV wieku, spisany przez średniowiecznego mnicha, który próbował ocalić wiedzę przeszłości w czasach, gdy wiele ksiąg spalono jako herezję. Dokument ten, ukryty między innymi rękopisami w zakamarkach zapomnianej biblioteki w Londynie, zawierał tłumaczenia jeszcze starszych tekstów pochodzących rzekomo z czasów starożytnego Babilonu i Egiptu. W jednym z tych tekstów natknęła się na wzmianki o tajemniczych mędrcach, którzy pojawili się na dworach największych imperiów, oferując wiedzę i technologię, jakiej nie znał nikt inny. Przybyli z pustyni między gwiazdami. Nauczyli nas, jak kierować wodą i rozdzielać ziemię. Jak wznosić miasta sięgające nieba. Przeczytała z zapisu, w którym mędrzec opisywał spotkanie króla Babilonu z jednym z tajemniczych nauczycieli.
Mówił o rzeczach, które wypełniały mnie lękiem, o możliwościach, których umysł śmiertelnika nie mógł pojąć. A kiedy zniknął, nastała ciemność, a pośród tej ciemności rozlały się choroby i wojny. Słowa te wydawały się Annie niepokojące, ale nie były to jedyne tego typu zapisy, na które natrafiła. Przez kolejne tygodnie przeszukiwała archiwa, rękopisy i starożytne teksty z różnych kultur i epok, od Chin przez Mezopotamię aż po Egipt i Grecję. Wszędzie były wzmianki o cieniach nocy, które pojawiały się w najważniejszych momentach rozwoju ludzkości, zawsze w tle wielkich wydarzeń. Czasami opisywano ich jako mędrców o wielkiej wiedzy, którzy nauczyli królów i cesarzy. Innym razem jako proroków i mistyków, którzy przychodzili z tajemniczymi ostrzeżeniami. Zawsze jednak ich obecność była związana z gwałtownymi zmianami. Wojen, kataklizmów lub nagłych skoków technologicznych. Najbardziej niepokojące były zapiski, które sugerowały, że ci cienie nocy odgrywali podwójną rolę. Z jednej strony oferowali pomoc w budowie potęgi imperiów, nauczając ich władców, jak używać zaawansowanych metod nawadniania, metalurgii czy architektury. Ale potem, kiedy miasta osiągały apogeum swojego rozkwitu, ci sami ludzie znikali, a ich miejsce zajmowali inni, którzy szeptali na ucho władcom słowa o wojnach, podbojach i nienawiści. Jakby ich celem było utrzymanie świata w cyklicznej równowadze, nigdy nie pozwolić, aby jedno imperium dominowało zbyt długo, aby postęp techniczny nie posunął się za daleko. W zapiskach o starożytnym Egipcie znalazła wzmianki o doradcach faraonów, którzy rzekomo mieli wiedzę o ruchach gwiazd i cyklach niebieskich, jakie znacznie wyprzedzały ich czasy. Jedna z legend opisywała tajemniczego przybysza, który pojawił się na dworze faraona Djesera, przynosząc ze sobą plany konstrukcji nieznanych piramid i systemów irygacyjnych. Zanim zniknął, zapowiedział, że wielka powódź zmyje wszystko, co zostało zbudowane, jeśli ludzie nie zrozumieją, jak właściwie używać przekazywanej im wiedzy. Co ciekawe, kilka lat później Egipt zmagał się z niespotykaną falą wylewów Nilu, która przyniosła wielkie zniszczenie, a ludzie przypisywali te zdarzenia klątwom i gniewowi bogów. Im głębiej Anna sięgała w przeszłość, tym bardziej wyraźny stawał się wzór. W zapiskach z czasów Wielkiej Wojny w Chinach, gdy różne królestwa walczyły o władzę, natrafiła na wzmianki o człowieku w czarnej szacie, który miał przewodzić jednym z wielkich wodzów, ucząc go, jak skutecznie prowadzić oblężenia i jak budować zaawansowane machiny wojenne. Kiedy jednak jego rada doprowadziła do zjednoczenia prowincji, ten sam człowiek miał zwrócić się przeciwko swojemu dawnemu uczniowi, inspirować jego rywali i wywoływać bunty. W średniowiecznej Europie opisywano pojawienie się podobnych postaci, które doradzały królewskim dworom. Kroniki z okresu inkwizycji wspominały o heretykach, którzy mieli rzekomo władać wiedzą o dawnych czasach i byli prześladowani za mówienie o tajemniczych mocach, które miały rzekomo kształtować losy świata. Jeden z zapisków odnosił się do tajemniczej grupy, która pojawiła się na dworze Filipa IV Pięknego w czasie, gdy Francja zmagała się z długami i problemami gospodarczymi. Ludzie ci mieli doradzić królowi prześladowanie templariuszy i przejęcie ich bogactw, co pozwoliło mu chwilowo odbudować potęgę królestwa. Ale zaledwie kilka lat później Francję dotknęły plagi i klęski głodu, które na nowo pogrążyły kraj w chaosie. Im dłużej Anna analizowała te zapisy, tym bardziej dostrzegała pewien schemat. Jakby ci tajemniczy doradcy, ci ludzie z cienia, stawiali granice postępowi i rozwojowi. Gdy jedno imperium rosło w siłę, natychmiast pojawiali się, aby je osłabić, wywołując wewnętrzne konflikty, skłócając władców i inspirując wojny. Jakby ludzkość była stale trzymana na krawędzi, nigdy nie pozwalając, aby osiągnęła pełnię swojego potencjału. Jednak każdy z tych zapisów krył również cień tajemnicy. W kilku miejscach znalazła wzmianki o dziwnych światłach na niebie, o ognistych dyskach, które pojawiały się nad polami bitew, o tajemniczych postaciach, które rzekomo ratowały ludzi z katastrof. W
kronikach z czasów wojny 30-letniej znalazła opis bitwy, podczas której niebo rozdarło się i pojawił się świetlisty dysk, który wyłączył działa obu stron. Relacja ta była opisywana przez zaskoczonego żołnierza, który nazwał ją cudem. Podobne opisy znalazły się w tekstach dotyczących II wojny światowej. W archiwach dotyczących incydentów w bazie w Niemczech, gdzie według niepotwierdzonych relacji tajemnicze obiekty pojawiły się na radarach i dezaktywowały systemy broni, po czym zniknęły bez śladu. Anna zaczęła podejrzewać, że te opisy nie były jedynie wytworem wyobraźni. Może ci cienie nocy nie byli jedynymi, którzy mieli wpływ na losy świata. Może ktoś jeszcze starał się przeciwstawić ich działaniom, pojawiając się tylko wtedy, gdy zagrożenie stawało się zbyt duże, gdy świat zbliżał się na krawędź katastrofy. Kimkolwiek byli, ich działania były subtelne, niemal niewidoczne. Jakby starali się balansować równowagę między chaosem a rozwojem, między destrukcją a przetrwaniem. Im bardziej Anna zagłębiała się w te zapiski, tym wyraźniej dostrzegała obecność tej drugiej, ukrytej siły. Ludzie, którzy mieli w sobie coś z mitów i legend o bohaterach, o tajemniczych wybawicielach, którzy przybywali w najciemniejszej godzinie, by ocalić ludzkość przed nią samą. Zaczęła dostrzegać w ich opisach pewien wzór. Relacje o tajemniczych istotach, które pojawiały się na polach bitew, o świetlistych pojazdach widzianych nad zrujnowanymi miastami, o dziwnych wydarzeniach, które wykraczały poza racjonalne wyjaśnienia. Współczesne opisy UFO, zagadkowe przypadki dezaktywacji głowic nuklearnych podczas zimnej wojny, nagłe przerywanie konfliktów, które groziły zniszczeniem całych narodów. Wszystko to wydawało się być zjawiskiem o wiele bardziej skomplikowanym niż początkowo przypuszczała. Zaczęła podejrzewać, że starożytne relacje o bogach i aniołach mogą mieć swoje źródła w tych samych zjawiskach. Czy ci tajemniczy obrońcy, o których wspominały starożytne kroniki, byli potomkami ocalałych z tej dawnej cywilizacji, którzy przetrwali zniszczenie sprowadzone przez Ezariona? W jednej z najstarszych kronik, pochodzącej z czasów Mezopotamii, znalazła opis wielkiej bitwy między dwoma miastami, która miała rozstrzygnąć o dominacji w regionie. Kronikarz opisał, jak w środku nocy niebo rozdarło się ogniem i dwa srebrzyste ptaki pojawiły się nad polem bitwy. Potem ogień zgasł, a wojownicy zostali jak zamarznięci. Ich ręce odmówiły im posłuszeństwa. Kiedy następnego dnia ludzie wrócili na pole bitwy, znaleźli wojowników obu stron zdezorientowanych i niezdolnych do walki. Kronikarz nazwał to działanie ingerencją bogów, ale Anna wiedziała, że to mogło być coś innego. Zaawansowana technologia, którą ocalała garstka, mogła wciąż posiadać. Zaczęła się zastanawiać, jak to możliwe, że przez tyle lat, przez tysiące lat historii ludzkości, ci tajemniczy obrońcy pozostawali niezauważeni, ukryci przed światem. Co ich motywowało? Dlaczego ukrywali się, zamiast otwarcie przeciwstawić się ludziom Ezariona? Czy bali się ich mocy? Czy może wiedzieli, że świat nie był jeszcze gotowy na pełne ujawnienie prawdy? W miarę jak Anna czytała kolejne relacje, zaczynała dostrzegać, że każde z tych zdarzeń miało wspólny mianownik. Każdy raz, gdy ludzkość stawała na skraju zagłady, ci tajemniczy obrońcy pojawiali się, by złagodzić skutki wojen, ale nigdy ich całkowicie nie powstrzymywali. Jakby ich celem było nie dopuścić do zniszczenia ludzkości, ale jednocześnie nie ingerować w jej naturalny rozwój. Byli strażnikami równowagi, cieniami, którzy obserwowali z dystansu, a ich pojawienie się było krótkim błyskiem w historii, po których pozostawały legendy i zagadki. Znalazła nawet współczesne zapisy, raporty z lat 70. i 80., które szczególnie ją zaintrygowały. Były to tajne dokumenty wojskowe z czasów zimnej wojny, które odtajniono zaledwie kilka lat wcześniej. Opisywały incydenty w bazach atomowych zarówno w USA, jak i w ZSRR, gdzie tajemnicze obiekty, niewidoczne dla radarów, pojawiały się nad wyrzutniami rakiet. Kiedy się pojawiały, wszystkie systemy nagle przestawały działać, a broń stawała się bezużyteczna.
Wojskowi obydwu stron byli przerażeni. Wiedzieli, że te obiekty mogły unieszkodliwić ich najpotężniejsze bronie, a mimo to nigdy nie atakowały. Zamiast tego, jakby ostrzegały, że zbyt wielka destrukcja może przynieść katastrofę, której nikt nie będzie w stanie zatrzymać. Jednym z najbardziej szokujących zapisów był raport radzieckiego pułkownika, który podczas jednego z takich incydentów widział świetlisty obiekt unoszący się nad bazą w Kazachstanie. Nie było dźwięku, żadnych śladów na radarach, a mimo to czułem, że coś tam jest. Coś, co nie pozwalało nam na odpalenie rakiet. Kiedy patrzyłem w to światło, miałem wrażenie, że to nie jest wrogi obiekt, ale coś, co próbuje nam powiedzieć, żebyśmy przestali. Gdy Anna zgłębiała te relacje, zrozumiała, że ci tajemniczy obrońcy musieli być potomkami ocalałych z dawnej cywilizacji, ukrytymi w miejscach, do których nikt nie miał dostępu. Może przetrwali na dnie oceanów, w podziemnych miastach, które zbudowali w czasach, gdy Ezarion niszczył ich świat? A teraz, po tysiącach lat, wciąż obserwowali ludzi z ukrycia, wiedząc, że ich dawna wiedza i technologia mogłaby wprowadzić ludzkość na nową ścieżkę rozwoju. Ale wiedząc też, że ich zbyt wczesne ujawnienie mogłoby przynieść katastrofę. Wiedza, którą odkrywała, coraz bardziej obciążała jej serce. Czuła, jakby trzymała w rękach tajemnicę, której znaczenie wykraczało poza zrozumienie zwykłego archeologa. Odkrywała, że świat, w którym żyła, był nieustannym polem walki między dwiema siłami. Jedną, która chciała zachować kontrolę nad ludźmi i drugą, która chciała dać im szansę na wolność, ale jednocześnie bała się, że ludzkość znów sprowadzi na siebie zagładę. Anna nie mogła oprzeć się wrażeniu, że była świadkiem ostatnich aktów starożytnego dramatu. Zrozumiała, że jej odkrycia mogły mieć konsekwencje dla całego świata, że mogły obudzić siły, które spoczywały w ukryciu przez wieki. Zaczęła zastanawiać się, co powinna zrobić. Czy zaryzykować i podzielić się swoją wiedzą ze światem, wiedząc, że może to doprowadzić do nieobliczalnych skutków? Czy też ukryć swoje odkrycia i spróbować znaleźć odpowiedź w samotności, wiedząc, że jest coraz bliżej prawdy? Jedno było pewne. W jej rękach leżało coś, co mogło zmienić historię, a za rogiem, w ciemnościach, czaiły się siły, które były gotowe zrobić wszystko, by ta prawda nigdy nie wyszła na jaw.